Was wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj chcę zrobić wideo na temat licencji na nawigację, na smartfony, na telefony komórkowe właśnie na 12 miesięcy. Można z niej korzystać po aktywowaniu tej licencji i używać przez 12 miesięcy i potem możemy zdecydować, czy zostajemy, czy kupujemy na następne 12 miesięcy, czy też rezygnujemy, bo nawigacja na ten smartfon się nam nie podoba i nie chcemy jej używać. Ja Wam tutaj pokażę wszystkie kroki właśnie, jak aktywować sobie te licencje od firmy Navitel na smartfonie. W tym wypadku do tego testu, pokazania Wam, jak to działa, będę używał mojego Samsunga Galaxy S7 Edge. I tu, teraz co musimy zrobić? Tylko i wyłącznie wejść do Google Play Store. W sklepie Google wyszukujemy oprogramowania od firmy Navitel. Ja już tutaj sobie wpisywałem. Piszemy Navitel i na pierwszej pozycji pokazuje się nam aplikacja Navitel Navigator, GPS i mapy. Klikamy na to. Dajemy sobie zainstaluj. Instalujemy, pobieramy. Dajemy dalej. I w tym momencie aplikacja nam się instaluje. Po zainstalowaniu tej aplikacji za chwilę powiem Wam więcej, co musimy zrobić. Aplikacja już się nam zainstalowała na telefonie, mamy ją tutaj na pulpicie. Teraz ją oczywiście otwieramy. Na pierwszy rzut oka, kiedy otworzymy aplikację, pojawia się nam interfejs. Wykrywany jest język automatycznie według ustawień naszego telefonu. Tutaj mamy właśnie język polski, interfejs, mapy język polski, głos Zbyszek język polski. Co ciekawe, możemy sobie pobrać tak samo inne interfejsy, inne głosy. Przejdźmy tutaj poniżej. Tutaj mamy zaznaczone głośniczkami głosy, które już mamy pobrane. Mamy pobrany angielski, tutaj jakiś irlandzki, mamy polski Zbyszek. Przesuwając na dół, pojawiają się nam strzałki na bokach, które oznaczają, że dodatkowe głosy są jeszcze do pobrania w tej aplikacji. Jeszcze, jeżeli zjedziemy sobie na dół, mamy tutaj na samym dole do wybrania język polski Adam, język polski Alicja, Anna Cieślak, Zbigniew Urbański. Ja tutaj zainstaluję wszystkie te polskie głosy dodatkowo. Osiągnięto cel. Jak widzicie, po każdej instalacji tutaj mamy przykład tego głosu, jak on jest wymawiany, jak on brzmi. Ściągnijmy sobie Alicję. Osiągnięto cel. Ściągnijmy tak samo Annę Cieślak. Osiągnięto cel. I ściągnijmy Zbigniewa Urbańskiego ze znanego programu. Osiągnięto cel. Teraz wracając do samej góry, mamy tutaj te wszystkie głosy już zaznaczone jako pobrane. Ja sobie wybierę Annę Cieślak jako głos, który chce być używany. Zatwierdzam go i teraz zatwierdzamy u góry tutaj tym fistaszkiem. Musimy zaakceptować umowę licencyjną. Akceptujemy sobie tę umowę licencyjną. Teraz telefon właśnie tutaj pokazuje nam, że w wersji premium co mamy dostępne. Mamy dostępne wskazówki dotyczące tras, wskazówki głosowe, Navitel Korki, mapy 3D, asystent pasa ruchu. Co ciekawe, możemy sobie rozpocząć sami, jeżeli nie mamy tej licencji, możemy sobie rozpocząć okres próbny. Jest to okres tylko 7 dni. Przez 7 dni możemy testować, potem możemy, jeżeli to nam wystarczy, możemy sobie zakupić już wersję, ale jeżeli mamy taką kamerkę od firmy Navitel i w tym pudełku z kamerką znaleźliśmy licencję, aktywujemy w bardzo prosty sposób, klikamy na kup licencję i teraz tutaj mamy kup klucz lub aktywuj klucz, wybieramy aktywuj klucz. I mamy podaj klucz licencji. I w tym momencie podajemy klucz licencji. Klucz licencji jest na odwrocie tej kartki. Ja zaraz go tutaj wpiszę do urządzenia i przejdziemy dalej. Teraz po poprawnym, tutaj już wpisałem klucz aktywacji. Teraz po poprawnym aktywowaniu na dole mamy informację, że gratulujemy. Serwer aktywacyjny pomyślnie zarejestrował numer seryjny urządzenia. Czyli w tym momencie mamy już przypisaną aktywację do danego urządzenia. Nie możemy już tej aktywacji użyć na innym urządzeniu. Oczywiście tutaj teraz zatwierdzamy sobie fistaszkiem. Tutaj mamy następną informację. Programowanie się obejmuje następujące produkty. I tutaj mamy Polska. Pozostało 364 dni.
i musimy zaakceptować, czyli że mamy mapę Polski. Akceptujemy i tutaj mamy następną informację. Pełna odpowiedzialność za bezpieczne prowadzenie pojazdu spoczywa na kierowcy. Obsługiwanie urządzenia przez kierowcę podczas jazdy jest niebezpieczne. I tutaj też zatwierdzamy to fistaszkiem. Teraz tutaj musimy sobie mapy zgodne z licencją pobrać, czyli załaduj mapy. I tutaj mamy do wyboru, co chcemy załadować. Załaduj. I tu jeszcze musimy sobie teraz rozmiar map, jest to 382 MB u samej góry, tutaj jest pokazane. I tutaj dajemy sobie nawiązano połączenie z satelitami. Bardzo dobrze. Tutaj właśnie musimy sobie je załadować. Zmieniło nam się oczywiście, skoro nawiązało się połączenie ze satelitami, nawigacja już rozpoznała nam, że jest w tym momencie noc. Zmienił się nam ekran na czarny, czyli do jazdy nocnej. Dajemy sobie pobierz. Pobieramy oczywiście Polskę. Teraz nam tutaj pobiera się nam cała mapa. Po pobraniu tej całej mapy do Was wrócę. Urządzenie już pobrało w tym momencie mapy. Zakończyło się pobieranie 384 MB. I teraz pod spodem mamy informację, żeby zainstalować. Czyli dajmy instaluj. I tutaj teraz przechodzi telefon do instalacji. I tutaj się nam pyta Navitel Navigator, czy chcemy włączyć usługę Navitel Korki. Tak, włączmy. Czy chcemy też włączyć Navitel znajomi, włączmy i tutaj mamy tak samo wybierz opcję synchronizacji, punkty trasy, historia, ulubione ustawienia, oczywiście dajemy synchronizuj wszystko. Czy chcesz włączyć działanie w tle usługi monitorującej Navitel znajomi, pełna informacja o usłudze znajdziesz pod powyższym odnośnikiem. Włączę, włączę, żeby to nie pokazywało się mi w tle, ponieważ nie mam żadnych znajomych w Navitelu na razie, a szkoda, żeby telefon ściągał niepotrzebnie baterię, także dajemy nie. Tutaj mamy oczywiście znajomy cloud, musimy sobie ustawić hasło, musimy się zarejestrować. Na pewno to jest darmowe, ale też dajemy anuluj. W tym momencie tutaj już powinny nam się pojawić mapy, no ale skoro właśnie GPS jest włączony, rozpoznaje, że nie jestem na razie na terenie Polski i dlatego nie wyświetla się nam tutaj w tym momencie nic. Możemy też oczywiście zmienić sobie wersji poziomej telefon ustawić. Tutaj jeszcze przejdźmy przez inne wszystkie funkcje. Możemy sobie włączyć dźwięk. Możemy wejść w ustawienia dźwięku, strumień muzyki. Potem u góry tutaj co mamy? List czatu jest pusty, tu jest pewnie czat ze znajomymi, jeżeli mamy takich znajomych w Navitelu, Navitel znajomi, tutaj mamy właśnie wyszukiwanie znajomych, czyli nam pokazuje, gdzie mamy znajomych, ile mamy znajomych na mapie, prawdopodobnie jeżeli mamy takich znajomych ustawionych, domyślam się tylko, nie jestem tego pewien, ale myślę, że to tak działa. Dodatkowo tutaj mamy GPS włączony, GPS wyłączony. Możemy sobie sprawdzić satelity, włączmy ten GPS, sprawdźmy sobie satelity, pokazuje nam urządzenie, nawiązano połączenie z satelitami, pokazuje ile satelit w tym momencie jest odbieranych, jest 14 satelit, dodam tylko tyle, że mieszkam na parterze i blok ma dość grube ściany i odbieram satelity bez problemu, także tutaj jest, telefon ma dobry nadajnik GPS. Co jeszcze możemy? Tutaj możemy sobie ustawienia GPS-a włączyć, czy ma pracować w tle, czy nie. Co mamy dalej? Tu mamy tę usługę chmury. Tu mamy, co mamy? Aktualizację o korkach i innych informacjach. To też damy sobie anuluj. Tutaj mamy baterię, pamięć urządzenia, jaka wolna mi została w tym momencie. Tutaj co mamy? Temperatura. Tu nam właśnie pobiera tak samo informacje pogodowe na temat miejsca, w którym się obecnie znajduję, czyli czy jestem w pól, Anglia, jaka jest temperatura u nas, ciśnienie powietrza, wiatr. Takie mamy informacje. Tutaj z boku jest informacja, z jaką prędkością się poruszamy. No niestety jest to troszkę okłamane. Tutaj sobie możemy zmienić na górze poprzez ten przycisk
czy to ma być pokazany w jakim kierunku, czy pokazany widok 2D, czy tryb dzienny, co dalej. Tutaj mamy ogólne ustawienia całej nawigacji. Tutaj możemy sobie wyszukiwać punkty, adresy, możemy znajomych, możemy sprawdzić sobie naszą historię, gdzie podróżowaliśmy. Możemy sobie też zobaczyć punkty różne na mapie. Tutaj mamy opcję najbliższych miejsc. Wyjdźmy stąd. Co mamy dalej? Tu mamy trasę, możemy sobie utworzyć trasę według własnych kryteriów. Możemy utworzyć tę trasę poprzez przeciąganie punktów na mapie. Następne, co mamy? Mój Navitel. Tutaj możemy sobie dodatkowo pobrać mapy. Możemy sobie zresetować hasła. Tu mamy różne aktualizacje, aktualności. Poniżej mamy następną opcję, to są już ustawienia. W ustawieniach mamy tutaj ustawienia mapy, możemy sobie zmienić obracanie mapy w stosunku do kierunku jazdy. Tu mamy automatyczne przybliżanie, co mamy dalej, wygładzanie granic obiektu, zmiękczyć ruch. Mamy dość sporo ustawień samych map. Tutaj mamy informacje o mapach użytkownika, czyli że mamy dwie mapy. Potem wejdźmy sobie dalej. Tu mamy informacje nawigacji, czyli co możemy sobie ustawić, jakie drogi, czy mamy unikać dróg nieutwardzonych, czy unikać dróg płatnych, czy unikać promów. Tu sobie te wszystkie, tak jak w każdej jednej nawigacji, rzeczy możemy pozmieniać. Co jeszcze? Mamy tutaj cały interfejs, możemy sobie też cały interfejs zmienić, możemy skórki zmieniać, możemy automatycznie ustawić sobie dzień, noc, takie inne ukrywanie przycisków, po ilu sekundach mają się nam ukrywać. Tu możemy sobie punkty pośrednie wytyczać, ustawiać w tej nawigacji. Także jest sporo tych ustawień. Ustawienia są bodajże, powiedziałbym, tak samo jak i w normalnych nawigacjach. Tu możemy sobie ustawiać ostrzeżenia o prędkości, kiedy ma ostrzegać, oczywiście o speed kamerach, czyli o wideorejestratorach. Możemy sobie wybrać rodzaj fotoradarów, jeżeli kliknę w to. Może tutaj właśnie może mieć sygnalizowanie, czy to ma być sygnalizacja o fotoradarze statycznym, kamerze na sygnalizacji świetlnej, czy mobilny fotoradar ukryty, gdzie są takie miejsca, w których właśnie takie fotoradary występują. Te wszystkie rzeczy można sobie tutaj tak samo pozmieniać. Dodatkowo mamy tutaj tablicę rozdzielczą, czyli pokazuje się nam prędkość, z jaką pokonywaliśmy trasy, odległość i takie różne informacje, czyli jest sporo tych informacji. Ja z miłą chęcią przetestuję to, jak tylko pojawię się na urlopie w kraju, bo na razie, no, chyba że znajdę jakiś sposób, żeby sobie ściągnąć tutaj na te nawigacje mapy Anglii i żebym sobie pojeździł z tym po Anglii. Ja powiedziałam wtedy właśnie, jak to będzie działać. Także to by było na tyle tego pokazania Wam, jak zainstalować sobie te licencje na mapy od firmy Navitel, jak ściągnąć nawigację z Google Play Store. I tak pokazałem Wam tak samo te wszystkie ustawienia, tak coś pokrótce. Ja myślę, że jeżeli jednak, tak Wam właśnie obiecałem, będę mógł przetestować to tutaj na angielskich drogach, to przetestuję to jak najszybciej i powiem Wam na ten temat coś. Jeżeli nie, no to będziecie musieli poczekać za jakiś okres czasu, będę na urlopie, to będę mógł to dopiero przetestować w Polsce. Także bądźcie ze mną na moim kanale, pozdrawiam Was wszystkich, no i do usłyszenia.